Odcinek pierwszy. W stronę Szwajcarii. Witam w pierwszym odcinku z serii przedstawiającej moją podróż na Maltę z przystankami po drodze i w drodze powrotnej. Jak widać na załączonym obrazku, początek podróży tym razem wypadł wieczorem. Ciemność spowija na razie pustą poza mną i ochroną stację kolejową. Metaliczny szum torów informuje o pociągu powoli wjeżdżającym na peron. Oto biało-żółty skład kolei dolnośląskich, który przyjechał tu z Jeleniej Góry, między innymi po to, żeby zabrać mnie i mój bagaż do Wrocka. Krótki moment z wnętrza pociągu. Elektroniczny wyświetlacz LED i lektor informują, że zbliżam się do Wrocka Głównego. Pierwszy etap podróży za mną. Ludzie krążą, przechodzą, czekają na tramwaj. Ruchy przyspieszone, zatopione w miejskim chaosie, podczas gdy tramwaje podjeżdżają i odjeżdżają synchronizowane z życiem miasta. Mosiężny krasnal podróżnik wysiadający z autobusu. W tle wejście dla nieco wyższych od niego pasażerów. Tablice odjazdów z odbijającym się na niej oświetleniem poczekalni. Mój autobus jest już na tablicy. Schody prowadzą w dół, prowadząc podróżnika MacGregora głębiej w codzienny rytm dworca na poziomie minus 2. One hour later. Mój Flixbus wyjeżdża w kierunku Zakopanego, przy okazji dostarczy mnie do Krakowa. Podróż zaczyna nabierać tempa. Dystrybutor Orlenu w zbliżeniu, kasa do zapłacenia za paliwo idzie już w czterocyfrową sumkę, ukazując nieuchronną rzeczywistość podróży. Każda droga ma swoją cenę. Prawie już pusta ulica Powstańców Śląskich ciągnie się w kierunku zjazdu na A4. Światła miasta pozostają w tyle, a przed nimi tylko droga i przyszłość mojego tripu. Przednia szyba autobusu i widok autostrady przed nią. Nieustanny cykl wyprzedzania i bycia wyprzedzanym. Każdy taki cykl oznacza coraz bliższy Kraków. Dedykowane dla Flixa stanowiska krakowskiego dworca, punkt 4.2. Za 2 godziny odjazd do Pragi. Samotny na razie Leo Express czeka na swoją załogę. Na torze między peronami, jakby obawiając się, że jakiś nadgorliwy pasażer będzie męczył przycisk otwarcia drzwi, niczym uczestnik zakrapianej imprezy męczy otwieraczem kapsel kolejnej butelki browarka. Po raz drugi na pokładzie Leo i po raz drugi wjeżdża Mustang, jako dodatek do niego kanapka z menu Leo. Pociąg praskiego metra, który przyda mi się do podjechania pod restaurację, w której to, co sobie zamówię, przyjedzie do mnie kolejką elektryczną. Wysiadam na stacji Muzeum, nawrót o 180 stopni w stronę pomnika kolesia na koniu. Ikoniczny symbol miasta. Święty Wacław na koniu, idąc koło niego jestem już prawie u celu. Nie, nie chodzi mi o KFC, mój cel jest piętro nad nim. Jeśli chcesz się tu wybrać, polecam zrobić sobie wcześniej rezerwację. Monitor z układem stolików, będących przy okazji stacjami kolejki. Po chwili od złożenia zamówienia podjeżdża skład z zamówionymi piwkami. Cztery próbki browarków, w sumie 0,7 litra. A chwilę potem dojechały frytki w sporej jak na restaurację porcji.
Numer zamówienia na pociągu jest taki sam jak numer miejsca. Pośpiesz się zrobieniem zdjęć. Pociąg odjedzie po 15 sekundach, niewiele robiąc sobie coś z tego, czy zdążysz odebrać zamówienie, czy nie. Możesz użyć pustego pociągu do odstawienia do kuchni pustych szklanek i pojemników. Pociągi w ruchu, śmigające obok, każdy z nich wiozący zamówienia ludzi w różne zakątki sali. Czas Czech na razie w tym tripie minął, teraz czas na Szwajcarię. Pierwsze szwajcarskie widoki z pociągu z Zurychu do Chur. Teraz trzeba dotrzeć do hotelu. W tym celu stanąć koło jakiejś restauracji i skubnąć jej trochę Wi-Fi, żeby ogarnąć sobie drogę do hotelu. I oto i on. Mój hotel Trzech Króli. W tle moja ocena na bookingu tego miejsca i reakcja hotelu na nią. W tym odcinku to byłoby na tyle, a co w Szwajcarii porabiałem, o tym w kolejnym odcinku.